Witam Was wszystkich dzisiaj na kanale. Dobra, pod ostatnim filmem trochę błędów było i w ogóle te napisy Wam się nie podobały, no ale to były wygenerowane automatyczne przez aplikację i tak to wyszło. Głos, który tam jest zniekształcony, modulowany, no to niestety on musi być zmodulowany. Nie ma innej możliwości, musi być zmodulowany. Teraz go troszkę tam tak przerobię, że będzie zmodulowany, ale będzie go ładnie słychać. Postaram się dać napisy YouTube'owe, czyli tam oddzielnie je trzeba będzie chyba wpisywać z tego co wiem. Zobaczymy jak to wyjdzie. Poprzedni film nawet w miarę dobrze się przyjął. Teraz robimy, dzwonimy do pracodawców, do przewoźników DPD Warszawa i zobaczymy co będzie, bo w poprzednim filmie w InPoście, tak żeście widzieli, no to te umowy tam na 1/4 umowy, na 1/4 etatu, więc słabiutko. W paczkomatach obydwie osoby tak 1/4. Choć w DOR-ach pan powiedział, że nie ma problemu na pełen etat, tylko że ta wypłata będzie mniejsza, no bo większe składki są i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, jak to jest z DPD, więc będziemy zaczynać. I tak, znalazłem tu kierowca kurier DPD, Warszawa, Targówek. Praca na stanowisku kierowca kurier rejon Warszawa. Targówek, praca w godzinach 6-17 od poniedziałku do piątku, wynagrodzenie od 6 tysięcy miesięcznie, zależy od zaangażowania i skuteczności, wymagania czynne prawa jazdy kategorii B oraz zaświadczenie o niekaralności koszt po stronie pracodawcy. Więcej informacji pod telefonem, tylko telefonicznie, żeby się kontaktować, nie SMS-owo. Choć wynagrodzenie tu jest napisane od 8300 do 9000 zł, no ale tu jest miesięcznie brutto podane, więc podejrzewam, że od 6000 netto jest poprawione, więc chodzi o to. Więc co? Trzeba będzie zadzwonić. Wyświetlamy numerek telefonu i będziemy działać, nie? Zobaczymy, co z tego będzie. Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie pracy jako kurier DPD. Jest to jeszcze aktualne ogłoszenie? O, dzień dobry. Ja chciałem się zapytać o ofertę pracy, którą pan wystawił na OLX-ie. I czy to jest jeszcze aktualne? Tak, oczywiście. Czy można się dowiedzieć więcej? Tak, ja muszę zadać panu kilka podstawowych pytań. Czy był pan karany? Nie. Dobrze, czy mieszka pan gdzie? Na Pradze. Dzielnica. Praga Południe. Super. A ostatnie moje pytanie, wiek? Wiek. No już nie najmłodszy, ale 40 lat. Spokojnie, jestem trochę starszy, więc panu tutaj nie mówię, że nie najmłodszy, bo ja to jestem młody jeszcze, mam 44, więc pocieszę pana. Dobrze, proszę pana, pracował pan się jako kurier? Można powiedzieć, że tak, ale z jedzeniem jeździłem, może Nie, tak. nie, bo czysto chodzi mi o To kurier. kurierce nie. Dobrze, momencik, sekundę. Dobrze, więc proszę pana, sytuacja wygląda następująco. Praca polega na dostarczaniu paczek do klientów na... Dostarcza pan paczkę do klienta, przy okazji też odbiera pan paczki od klientów i potem pobiera też pieniądze i potem się na koniec dnia rozlicza i tak o to wygląda. W teorii to ładnie wygląda, w praktyce trochę inaczej, więc zawsze zapraszam na dzień trudny, żeby się przyjechać z kurierem, zobaczyć jak to wygląda. No i wtedy dopiero będziemy rozmawiać najlepiej. Tam na godzinę, dwie pan się przyjdzie, pan zobaczy. No ogólnie jestem świadom, że to ta robota nie jest lekka, piękna i przyjemna, ale też. Jeśli to nie ma problemu, bo wie pan, na koniec dnia pan pójdzie spać i pan jutro stanie świeży i zadowolony. Tak, a nie. Natomiast psychicznie ciężka jest to. No podejrzewam, wiem jak jest też praca z ludźmi, nie? No różnie też bywa. Fizycznie, no to tam pracy fizycznej się nie boję, z tym też nie ma jakiegoś większego problemu. A tak mniej więcej tych punktów pan ma tam codziennie dużo? Koło stówki więcej? O 180 paczek na chwilę obecną będzie ponad 200 przed świętami. No to wiem, no święta się zbliżają i ten. A to ogólnie jest prywatni odbiorcy, czy tam jakieś firmy też do tego wchodzą? Przeważnie prywatni, jakieś punkty usługowe, no taka normalna trasa, ale w większości prywatne. Aha, okej. A zarobki jak tam mniej więcej? Bo to też wiadomo jest ważne, nie? Między 6,5 a 7 miesięcznie. Aha. Na rękę.
Na rękę, czyli tak przyzwoicie. A umowa jest jaka? O Jak umowie jest? rozmawiam, jak już ktoś się decyduje o pracę. Aha, ale czyli ogólnie szansa jest na Jest. normalną umowę. Oczywiście. Okej, okay, bo to właśnie pan miał napisane pełny wymiar pracy, pełen etat, więc dlatego też pytam, nie? Znaczy, liczy tak się zaznacza. Ogólnie chodzi o to, że nie na pół etatu, tylko pełny etat. A jeżeli chodzi o umowy, to ja już się dogaduję indywidualnie z ludźmi, bo generalnie rzecz biorąc, mogę dać taką umowę na najniższą średnią krajową i wtedy ta wypłata jest OK, a mogę dać, jak ktoś potrzebuje już, że tak powiem, na większe pieniądze umowę, ale wtedy, no, tak powiem, wypłata się zmniejsza, no bo ja jestem przewoźnikiem dla DPD, świadczę usługi i no niestety DPD płaci za wykonaną pracę jak płaci, więc tutaj nie ma za bardzo dużego pola manewru. No, ja tutaj jedynie co mogę manewrować to z wypłatą, a z papierem to raczej jest taki najsłabszy ten papier. Czyli rozumiem, jeżeli ktoś chce mieć tam pełną umowę, no to mniejsze zarobki, a jeżeli No tak, no bo wie pan, słyszą. no nie ma z czego za bardzo wie, ja mówię, a ja nie mówiłam bawełny, ja mówię szczerze wprost, tak? No tak, rozumiem to, nie? Wiadomo, jest powiedzmy tam z najniższej krajowej, no to większa wypłata jest, a jak No ten, tak, no bo to są jest. orzeczenia, nie będę ukrywał, są mniejsze koszty. Ja w tym momencie mam więcej pieniędzy i te pieniądze mogę rozporządzić nimi, żeby dorzucić coś człowiekowi, żeby coś z tego miał, tak? No wiadomo, coś za coś, no. No Coś za coś. dokładnie, no nie, przykro mi to mówić, ale niestety, ale tak. Aha. No ale ogólnie jest szansa, nie? Na ten pełen etat. A pełen etat choćby na niższej krajowej, ale pełen etat jakby, nie? Czy nie? Wie pan co, musiałbym to przedyskutować z księgową, ale o takich rzeczach to rozmawiam dopiero jak ktoś przyjdzie na Jest. pierwszym dniu, przejdzie się 2-3 godziny i powie mi, czy to jest robota, nie. Dobra, a niech mi pan powie, paczki są różne, nie? Lżejsze, cięższe, bo tu w DPD to raczej tam chyba cięższe wozicie, nie? Wszystkiego po Wszystko, trochu jest. wszystkiego po trochu, okej. Okay. Dobra, ja sobie tą propozycję od pana przemyślę. Gdyby coś, to pozwolę sobie do pana przedzwonić po weekendzie i wtedy Bardzo proszę, czekam na jak telefonację. podejmę decyzję, no to się umówimy i zobaczymy, co dalej. Dobra, dziękuję Okej, bardzo. dziękuję ślicznie, do widzenia. Okej, mamy to, dobra. Czyli tak, jak słyszeliście, konkretna rozmowa z panem, wie czego oczekuje. Teraz zrobiłem tak, że jestem właśnie niedoświadczonym kurierem, choć jakbym powiedział doświadczonym, że jestem i jeżdżę z paczkiem, powiem, że ta rozmowa troszkę inaczej by przebiegła, a że niedoświadczony, to też troszkę inaczej. Jest zarobki powiedzmy od 6,5 tysiąca do 7,5, tak bodajże, tak dobrze pamiętam? Więc powiem, że lepiej niż w impoście, no bo w impoście koło piątki, tam mówili średnio, od tego zaczynali, no to 1,5 tysiąca to jest dosyć spora kwota. Są cięższe paczki, sporo paczek, około 150-200 paczek, bo okres świąteczny. Nie dowiedziałem się, ile stopów i no powiedział mi pan, ile jest paczek. No ale podejrzewam, że około tych 120 stopów, adresów może być. Konkretna rozmowa, konkretny facet. Nie ściemniał nic. Myślę, że to jest konkretna osoba i warto u tej osoby, tak myślę, spróbować. Nie ma problemu ogólnie z jakąś tam umową, nawet na pełen etat i to, co zarobisz, z tego możesz dostać wypłatę, ale też odjęte te ZUS-y i tak dalej, i tak dalej. Lub, nie wiem, najniższa krajowa, dalej masz pełen etat, przynajmniej ja to tak zrozumiałem, ale dostajesz tam większą kasę, nie? Czyli impost DPD, no to wydaje mi się, że to jest taka jakaś tam przepaść. No, wydaje mi się, że okej, okay, to jest takie fajne, fajne, podobało mi się, podobało mi się. Dzwonimy dalej. Jeszcze dwa telefony zrobimy. Dobra, jedziemy z kolejnym. W sumie chyba ten sam magazyn, bo Warszawa Targówek, zarobki. Poszukujemy kierowcy kategorii B. Na stanowisko kurier DPD, samochód dostawczy typu bus do 3,5 tony. Obowiązki obsługa powierzonego rejonu. No, oczywista oczywistość, nie? Magazyn znajduje się przy ulicy Na Targówku. Zarobki zaczynają się od 5 tysięcy na rękę, czyli mniej niż u poprzedniego, ale z tego, ale uzależnione od ilości doręczeń, paczek plus napiwki. Dobra, napiwki nie trzeba dodawać w sumie, no bo wiadomo, że jak są, no to idą do ciebie, a nie do pracodawcy. Jeżeli pracodawca by chciał ciebie napiwki, to już by było chore, nie? Czyli ogólnie żaden kurier by nigdy nie dostał napiwko, bo by się nie przyznał tego po co. Początek pracy zaczynamy od godziny 6.
Na magazynie między 14 a 16 zjeżdżamy. Zależy od pracownika. Czyli jeżeli byś o 14 kończył, no to ten rejon wydaje się być bardzo przyzwoity, bo wcześniej by się kończyło, więc te zarobki, powiedzmy, mogły być wymagane. Zaświadczenie o niekaralności, prawo jazdy kategorii B, dyspozycyjność, chęci do pracy. Wiadomo. Nie posiadasz doświadczenia? Wszystkiego nauczymy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Więc będę dzwonił. Wyświetlimy sobie numer i co robimy, że jestem doświadczonym kurierem? A? Zobaczymy, nie? Teraz jak to będzie? Jak kurier będzie doświadczony, odblokowujemy, jedziemy z tym koksem. Robię to w piątek, chciałem we wtorek zrobić ten film, ale kurde, miałem taki cyrk przez cały tydzień. Teraz też tu miałem problemy z laptopem, żeby połączyć się z internetem i tak dalej, i tak dalej. Ale dobra, lecimy z tym. Dobra, dalej w Pradze mieszkam. Jedziemy z tym koksem, dzwonimy, zobaczymy co będzie. Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie ogłoszenia, które znalazłem na Olixie jako praca jako kurier. Czy to jest nadal aktualne? Wie pan co, w tym momencie to nie. W tym momencie to nie. Aha. Chyba raczej, no bo przyszedł jeden chłopaczek, więc raczej miałem od niego odpowiedź, że w poniedziałek będzie. No więc prosiłbym o telefon ewentualnie w poniedziałek. Czyli jakby coś, to dzwonić do pana w poniedziałek, Tak, okej? Okay? dokładnie. Dobra, dobra, to pozwolę sobie zadzwonić w poniedziałek i zapytać się, czy to jest Tak. aktualne, czy nie, nie? Tak, dokładnie. Tak jest. Dobra, to dziękuję ślicznie, do Dobra, widzenia. dzięki, do widzenia. A, tyle przygotowani, co? Ktoś się znalazł tam. Dobra, szukamy dalej. Cofnę. Jedziemy z tym koksem. Jedziemy, żebym się tylko nie pomylił. Kolejne. DPD, kierowca, kurier, obsługa paczkomatów. Okej. O, dobra, tu lecimy z tym. Zobaczymy, co tu będzie. Tu widzę zarobki, że jesteś bogiem. Dobra. Praca jako kurier DPD. Szukamy osoby na stanowisko kuriera w firmie DPD. Praca od poniedziałku do piątku, dyżur w sobotę oraz na około, a raz na około 2 miesiące. Ok, no to jest spoko. Rozpoczęcie pracy o 7 na ulicy, bla, 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 rejon. Zarobki wynoszące, a tuż inaczej jest, 4,5-7 tysięcy netto do ręki, a w tym opisie było 4,310 tysięcy, ale okej. Okay. Wysokość zależna od wypracowanej faktury. Zapewnią wszelkie niezbędne narzędzia. Auto spalinowe lub elektryczne, terminal kurierski, odzież roboczą. Wymagania. Prawo jazdy kategorii B. Poszukuje osoby odpowiedzialnej, uczciwej, chętnej do pracy, komunikatywnej, się w języku polskim, mile widziane doświadczenie w kurierce i prowadzeniu aut dostawczych. Czyli co? Tu mamy, gdzie ten rejon ma być. Ja sobie to muszę sprawdzić, żeby, wiecie, nie było jaj. Tu sobie zaraz to zmienimy, bo chyba to jest inny magazyn. Nie wiem, ile jest w Warszawie magazynów. Czyli tak widzicie, poprzedni tamten, no już kogoś znalazł. Nie? A szkoda, bo tak fajnie się z panem, wydaje mi się, żeby się fajnie z nim rozmawiało. Poczta głosowa. Zostaw wiadomość. Nie odbiera, pewnie jest albo zajęty, albo nie odbiera po prostu, bo nie wiem. I co, dzwonimy kurier na stanowisku, kurier Warszawa. Warszawa. Nie, tu. Kurier kierowca DPD, paczkomaty. To mnie ciekawi. Więc tak. Jeden nie odbiera, drugi już kogoś znalazł. I tu tak, dobra, lecimy z tym. Witam, zatrudnię osobę na stanowisko kierowca, kurier w firmie DPD, paczkomaty. Praca od poniedziałku do piątku. Jedna sobota w miesiącu. Wymagamy. Prawo jazdy kategorii B, zaświadczenie niekaralności, chęci do pracy. Oferujemy stabilne zatrudnienie, auto służbowe, okres rozliczeniowy co 2 tygodnie, szkolenie prowadzające. Zarobki w wysokości 5-6 tysięcy do ręki. Magazyn znajduje się na Białołęce. Okej, okay, to jedziemy z tym koksem. Już se tu powiększam. I wpisuję se na mapie, żeby nie było. Żeby miał w miarę blisko. To jest zawsze atut, nie? Tyk, i gdzie Piotruś może mieszkać? Dobra. Na Pradze niech będzie. Nie? Okej. Okay. Pani. Albo się boję ludzi odbierać, bo myślę, że właśnie będzie dzwonił jakiś typ i będzie wypytywał.
Tamten wysłał SMS-a, żebym zadzwonił, znaczy, żebym do niego napisał. Czyli może już jest po robocie, nie chce z klientami beblać, nie? Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie pracy. Znalazłem ogłoszenie na OLX-ie. Czy to jest nadal aktualne? Jak mogę się pana odezwać? Bo mam osobę umówioną. Aha, ale tak wstępnie mogę zapytać, bo tu właśnie przeczytam DPD paczkomaty. To jest obsługa tylko paczkomatów? Paczkomaty i żabki. Aha, Poczty, pick-up, wszystkie. czyli nie ma tam obsługi klientów indywidualnych? Okej, bo właśnie tak troszkę się zdziwiłem, no bo ja kiedyś pracowałem w DPD, ale kiedyś nie było tego, że tak powiem. No i znowu mi urwało. Zabrakło miejsca na tym, na pamięci. Widzicie tu, kurde, kolejna osoba już znowu gdzieś tam jest. Że ma kolejną osobę do zatrudnienia. No, w tym DPD ten odcinek taki, kurde, ciężki. W ogóle. Więc idziemy dalej. I nie wiedziałem, że DPD wprowadziło tylko paczkomaty i żabki, że tylko tam się będzie jeździło. Dobra, co tu mamy? Jedziemy, kurde, z tym koksem. Mam nadzieję, że teraz to ostatni telefon, jaki tam wykonujemy. I zobaczymy, co dalej. Zatrudnię osobę na stanowisku kierowca kurier, zarobki od 6 tysięcy miesięcznie do ręki wzwyż. Magazyn znajduje się na Matuszewskiej. Wymagane zaświadczenie o niekaralności. Nie masz doświadczenia, nie szkodzi. Zapewnimy płatne przeszkolenie do pracy. Więcej informacji udzielę telefonicznie. Dobra, jedziemy z tym koksem szybko. I co? I zobaczymy, co będzie dalej. Halo, halo, dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie pracy. Jest to nadal aktualne? Czy mógłbym się dowiedzieć więcej informacji o tej pracy? Ile jest stopów, zarobki, umowa? Jak to wygląda u pani? No to jest tak z około 100 stopów. Godziny pracy od 6 do godziny 16. Rozumiem. No i faktury wychodzą między 6 a 7 tysięcy. Aha, czyli ogólnie między 6 a 7 tysięcy netto można zarobić. Tak, dokładnie tak. A niech mi pani powie, a umowa jaka? Jaki typ umowy? Na początek umowa zlecenie. To tam Na na okres próbny. okres próbny 3-miesięczny? A później normalnie umowa o pracę, czy nie bardzo? Okej, a to na pełny etat, czy tam pół etatu, czy 1/4 etatu? Jak tam pani? Już to dogadanie by było. Aha, rozumiem. Dobra. Czyli gdyby coś, to można się umówić na jakiś dzień próbny lub coś w tym Pewnie, że tak. rodzaju? Bo już tam kiedyś miałem jakąś styczność z kurierką, ale to już było parę lat temu. Podejrzewam, że się troszkę pozmieniało. Usłyszałam, jak pan powiedział, zapytał o stopy zamiast o paczki. Aha. Czyli już No, bo wiadomo, zawsze że... ktoś pytał o ilość paczek, a nie ilość stopów. No tak. No chyba tak. No, czyli jakieś tam powiedzmy doświadczenie mam i no, no wiadomo, zależy od wdrożenia tam, nie? Jaki No tam tak, rejon. powiem panu tak, no to zależy najbardziej od nauki na pamięć rejonu, bo później to wszystko idzie jak spłatka. No to na pewno. A niech mi pani, to jest tam gdzieś jakieś miasto, jakieś wioski, czy bloki, czy domki jakieś? To są bloki, ale na tym rejonie to praktycznie wszędzie są windy na tych blokach, bo to są wysokie takie bloki, ośmiopiętrowe. No i też są te niskie, ale no, w tych niskich też są te windy. Aha, dobra, czyli taki w sumie rejon w miarę przyjemny, nie? Czy nie bardzo? No ja ogólnie, jak tam kto chłopak ma wolne z tego rejonu, ja siadam na ten rejon, to powiem panu, że ja tam w ogóle się nie męczę, że tak powiem. Nawet jak mam jakieś ciężkie paczki, no bo mówię, winda jest, tak przy sobie do windy zakładuję Aha, i zabieram. czyli dobrze, że windy są. No to prawda, ja mam cztery rejony i ten jest jeszcze taki drugi. Też to właśnie moje ulubione rejony, po których lubię jeździć, jak tam chłopak, który się wolne bierze. Aha, czyli jakby coś, to też z wolnym też nie ma jakichś tam problemów, czyli w ogóle, Nie, żeby nie, było nie. potrzebne. Nie, to
tutaj mówi się wcześniej mi, że tu i tu chce pan wolne czy coś i to ogarniamy. Aha, to fajnie, bo kiedyś to musiałem się naprosić, pokombinować, żeby dostać wolne, że pani straszne nie ma rzeczy. Takiego obozu pracy. U mnie to mówię, że wszystko to do gadania, tak? Aha, czyli wiadomo, wcześniej informujemy i idzie się dogadać ze wszystkim. Dokładnie. Dokładnie. Okay. Tylko okres świąteczny przed mną, to wtedy jest z wolnym trochę, tak? Nie, to jest wiadomo, że to jest okres gorący i tu nie ma potem przebacz, nie? No, to wtedy, no, ale później, no, to jak najbardziej. Tak, znam bardzo dobrze okres świąteczny i wiem, że wtedy jest ciężko. Ale to chyba każdy wie, znaczy każdy wie, jeżeli ktoś już w tym pracował, to wie, jak to wygląda. No, dokładnie. No, żeby właśnie zdziwienia nie było, że się przyjdzie na okres świąteczny i wow, co się tak, dzieje, nie? Tak, co się dzieje. No. Dobra, to ja se jeszcze przemyślę i pozwolę sobie po weekendzie do pani jeszcze przedzwonić, jak coś. Dobrze, nie ma problemu. Dobra, to dziękuję za wszelkie informacje i prawdopodobnie do usłyszenia. No, do usłyszenia, fajnie, dzięki. Dzięki. Miła pani, fajnie się rozmawiało, konkretna. I śmiało wejdzie w samochód i pojedzie za ciebie, z urlopami nie ma problemu, przynajmniej tak powiedziała, różnie potem była. Ale wierzę jej, miła, po głosie. No i tyle. No, jak widzieliście, ten odcinek ciężki, ciężko było się dodzwonić. Jeżeli się dodzwoniliśmy, no to już dwie osoby gdzieś tam miały swoich przyszłych może pracowników, może nie, tego nie wiem. Ale wydaje mi się, że DPD jako DPD w zarobkach, powiedzmy w tych umowach i tym wszystkim lepiej wypadło niż impost. Ciekawi mnie inne miejscowości w Polsce. Mogę też takie odcinki nagrać, jeżeli chcecie. Zrobiłem ankietę, którą firmę zrobić. No to wygrał impost, no ale imposta mieliśmy w poprzednim odcinku i tam niewielką przewagą wygrał impost. Potem było DPD i chyba GLS. GLS słabiutko tam wypadł, więc małe zainteresowanie, ale też pewnie zrobię tym odcinkiem. Potem w komentarzu było, że ktoś chciał Pocztę Polską, żeby nagrać. To może być ciekawy odcinek, jeżeli znajdę jakieś tam ogłoszenia i wy będziecie chcieli taki odcinek z Pocztą Polską, to dawajcie znać w komentarzach. Jeżeli tych komentarzy będzie sporo i ten film się przyjmie, no to będę nagrywał. No i co? Nie wiem, czy dzwonić dalej, czy nie? Z dwoma osobami tam rozmawiałem, to... Ale póki co DPD zajebiście wyszło. Zajebiście wyszło. DPD jest konkret w tej kwestii niż impost. Impost według mnie wypadł gorzej. Ten pierwszy pan, z którym rozmawiałem, fenomenalna rozmowa. Ten drugi, nie dodzwoniłem się. Trzeci tam już kogoś miał. Tamta jedna pani też już kogoś miała. Ta bardzo konkretna pani, fajnie się z nią rozmawiało, miły głos. No i co? Chyba by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie inne, kolejne odcinki, podpiszcie w komentarzach. Jeżeli tu wychwycicie jakieś błędy albo coś, to dawajcie znać. I to, co zauważyłem, jeżeli jesteś doświadczonym kurierem, miałeś pracę, to inaczej z tobą takie odczucie miałem. Rozmawiałem, niż jak jesteś niedoświadczonym kurierem. Więc pani nawet sama zauważyła, że już gdzieś pracowałem jako kurier, no bo powiedziałem, że stopy, a nie ile paczek. Więc nawet sam się złapałem. Nie złapałem nad tym. No pani mnie uświadomiła, że tak powiedziałem. Więc jakby powiedział, że jestem niedoświadczony i ile stopów, no to mogłaby pomyśleć, nie? Dobra, dzięki, że jesteście. Komentujcie, subskrybujcie. Subskrybujcie! Wiecie, ile osób nie subskrybuje? 90 parę procent. Ale i tak dużo subów doszło i ten. Pozdrawiam was serdecznie. Dzięki, że jesteście. Chcę się nagrywać. Oglądajcie. Super. Bawcie się. Hejo.